Siemanko, z tej strony Szymon. Jesteśmy na torze w Toruniu. Wziąłem swoją XV-kę i chcę dzisiaj zrobić taki test, że sprawdzę, czy jest sens posiadania spoilera w takim modelu. Na ostatnich zawodach wyrwałem spoiler Przemkowi Kosińskiemu i jakby twierdził, że już bieg miał do dupy z tego względu, że model już stracił swoją sterowność i później sobie tam przyklejał ten spoiler. Jeździł dalej z nim. Pozdrawiam, Przemek. Słuchajcie, no ogólnie ja zrobiłem karoserię bez spoilera. Jakby dużo z Was pisze do mnie, żeby założyć ten spoiler, więc zrobimy dzisiaj test. Przejadę najpierw sobie 10 okrążeń tej samej trasy, takich rozgrzewkowych, żeby się rozgrzać. Później przejadę 10 okrążeń bez spoilera. Kacper będzie mierzył czas stoperem każdego okrążenia. I później przejedziemy 10 okrążeń ze spoilerem. Odrzucimy najlepszy i najgorszy czas, a z pozostałych wyciągniemy średnią i zobaczymy, czy spoiler faktycznie wpływa na to, że trasę pokonam szybciej i faktycznie może będzie sens, żeby ten spoiler tutaj zostawić w tym aucie. No dobra, to startujemy. Kamera nie łapie całego toru, więc będziecie widzieli tylko kawałek przejazdu. Niestety nie ma jej możliwości tutaj ustawienia tak, żeby cały było widać. Ok, to startujemy biegi testowe. 3, 2, 1, start! No hej, słuchajcie, zrobiłem 10 okrążeń testowych, takich próbnych na rozgrzewkę. Najlepszy czas, jaki osiągnąłem, to 12 sekund. Teraz będziemy jeździć czasowe odcinki bez spoilera, a później ze spoilerem. To lecimy. 3, 2, 1, start! Okej, teraz montujemy spoiler, oryginalny tamijowski, który był razem z budą w komplecie i zobaczymy, jakie czasy osiągniemy ze spoilerem. Okej, dzisiaj jest sporo hałasu, bo drifterzy jeżdżą obok na torze.
No hej, słuchajcie, testy zakończone. Wydaje się po czasach, które tutaj wypowiadał Kacper, że jednak szybsze czasy osiągałem jadąc ze spoilerem. Nie wiem, jaka będzie średnia, sprawdzimy to w domu i wyliczymy i jakby pokażemy. Aczkolwiek powiem Wam, że takie moje pierwsze wrażenie od razu po pierwszym biegu ze spoilerem było takie, że jednak jedzie się lepiej. W zakrętach jakby nie zarzucało go aż tak mocno, tylko się trzymał dosyć mocno podłoża. Odczucie miałem bardzo pozytywne po pierwszej jeździe ze spoilerem, więc chyba go zostawię już na stałe. Pojeździmy jeszcze trochę z Kacprem, potrenujemy sobie przed niedzielnymi zawodami, bo za tydzień widzimy się tutaj znowu z ekipą, mam nadzieję, że pogoda dopisze. No i to by było na tyle dzisiaj, dzięki, hej, cześć.